Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Simply i kolejny odcinek Batman Arkham Origins. Dobrze, czyli ostatnio śmigaliśmy za Fireflyem, czyli świetlikiem. To mogę otworzyć? Zobaczmy to na podglądzie. Tak, musimy użyć sobie pazura na tym. Jeszcze tutaj na moim fotelu gracza się usadowię wygodniej nieco. I dobrze, lecimy dalej. Mamy rozbroić bomby podłożone pod mostem. Taki jest nasz quest główny. Tutaj użyjemy sobie rękawic. I teraz mamy opcję obczajenia. Czy to przeciążenie ładuje nam rękawice? Chyba nie. Trochę skwasiłem. Jeszcze raz. Naprawdę nie mogę się tam dostać? No to ci zagadka, powiem. Para wyciekająca z uszkodzonych rur. Aha, wysoka temperatura. Więc musimy maszować piątkę. I teraz chyba droga stoi otworem. O, dokładnie. Skakujemy wyżej. Aha, myślałem, że mam się złapać tego wystającego metalu, ale nie. I gdzieś tu powinny być drzwi. Czekajcie, właśnie to zepsuliśmy. Tędy się nie dostaniemy. Jeszcze raz. Tędy. Tu na górę. No i na wprost jest przejście, teoretycznie. Nie, to chyba o to chodzi. O, właśnie. Tylko Batman się nie złapał poprzednim razem. No i przechodzimy jeszcze w górę. Ok, i znaleźliśmy jakąś drabinkę i drzwi. Tym razem niezabezpieczone hasłem. Hop na drugą stronę, ale momencik, tam była jakaś zagadka. Ale wygląda na to, że potrzebujemy jakby tego deszyfrowania różnych tych punktów na odległość, żeby tego dokonać. I nie mam pojęcia, kiedy to się odblokuje. Czy z fabułą jakoś, czy też z misji pobocznych, choćby takich jak zniszczenie tych nadajników rozrzuconych przez Enigmę. Ale to się dowiemy w tych odcinkach dodatkowych. A już widzę, że będzie masa, naprawdę masa zwiedzania. No i dobrze, co tu się dzieje? Okej, ale prawdopodobnie ten ma zakłócacz. Gdzieś tam jest na dole. Dobra, więc jakoś trzeba tam się dostać. Czy są zaminowane te gargulce? Nie, możemy na nich bezpiecznie sobie stać. To znaczy, tutaj już w tym przypadku to nie są gargulce, to są jakieś kruki. Hehe, trickroll. Bo są też trzy. Dobra. I ten ma nadajnik. Dobra, to trzeba go... O, rzućmy bombkę, to jest dobra opcja. Podskoczmy do niego, no i trzeba go jak najszybciej skasować, najlepiej w tej chmurze. Dobra, no, oni sobie tam w powietrze strzelają, niech strzelają dalej, chociaż niekoniecznie w powietrze widzę. I uciekamy na górę. Jeden gargulec... A, są zaminowane, niektóre z nich, ale te zewnętrzne nie. Dobra, w porządku. Już mnie nie widzą tutaj panowie. No i mamy teraz pogląd na całą mapę. Oczywiście straciłem na ten cały pancerz i pół życia, ale myślę, że to się opłaca. Kopnąć nie chcę tego gościa. Chciałbym wskoczyć tutaj. I z tego miejsca ściągnąć na przykład tego. Zleciał. Cudownie. Zatrzymajmy się tu. I zobaczmy, co z tego wynikło. Ten podbiegnie do niego i biegną już kolejni. Także my, w dobrym guście, będzie przejście na drugą stronę etapu. Ale nie po tych zaminowanych krukach, tylko tam. Jest tutaj kolejna dwójka oponentów. O, ten idzie tu. Oh my god. Ale ten mnie nie zauważył. O, skwasiłem to totalnie. Chciałem go po prostu zrzucić, podwiesić, ale widzę, takiej możliwości nie było. A śmiesznie też wyminąłem się z jego kolegą. Czyli jeszcze raz, kolejne podejście. Tam mnie widzieli, więc z tej strony trzeba tego złapać. O, come on, nie widział mnie. My god, jak mógł mnie widzieć, skoro byłem daleko? Foch.
kolejna animacja śmierci, a to też fajnie, bo zobaczycie sobie wszystkie te gadki bossów, jak coś skwaszę. No i jeszcze raz. Od którego miejsca zaczynamy? Tu zaczynamy. To jeszcze raz muszę rozwalić. Dobra, przeciągnięte. Jeszcze raz, otwórzmy tą kratkę. Wiecie co, może trochę pobawimy się bez tej całej wizji. Tu jest tych trzech, to tutaj na razie nic ciekawego nie będę w stanie wskórać. Przeskoczmy na tego gargulca, na kolejnego. A już tak będę mówił, że to są gargulce z przyzwyczajenia. I tak, jest kolejny jegomość tam. I jest tak, wiecie, skitrany. O, w ten sposób. Gdzie to zakłócenie leci? O, a tu jest jego kolega. Więc, zróbmy tak. On sobie tutaj wesoło śmiga, to niech śmiga dalej. Zeskoczmy po cichu. Dobrze. I dobierzmy mu się do pleców, że tak to ujmę. Dobra, jest ogłuszony. Odskakujemy grzecznie, jakby nigdy nic, nas tu nigdy nie było. I szukamy gościa z nadajnikiem. Jest tam dalej pod spodem, sobie wesoło kroczy. Tak, tu jest dwóch, ale ten zaczyna chodzić w tą stronę. Czyli to jest idealny moment, żeby zeskoczyć stąd i poddusić go. Tak, tamten w ogóle się skupił na rozglądaniu. Idealnie, skakujemy z powrotem. Jest tutaj jeden, on teraz go zobaczy prawdopodobnie, więc kopnięcie w locie byłoby w cenie. Wow, on zeskoczył, oh my god. Dobra, dobicie. O, i jest ten misiek. Wyleciał w kosmos, jak to w tej grze już widzieliśmy kilka razy. No i dobra, jest skasowany. Proszę, co stąd spierdzielać. Tutaj było czysto. No i możemy teraz się rozejrzeć, co się stało. Zostało trzech w tym miejscu i... Aha, i to chyba tyle. Tak, jest wesoła trójca. Ten sobie będzie wchodził na górę. Nawet czterech jest tutaj ich. Aha, i na tym piętrze jest tylko jeden. Więc skoczymy sobie tu. Przechodzimy tędy i bierzemy go. W porządku, jeszcze raz. Spojrzenie poglądowe na całą tą lokację. Ten będzie sobie śmigał tędy. Tam znaleźli kolejnego nieprzytomnego, natomiast ten został... O, fuck! Nie chciałem do tego, do tamtego gargulca chciałem się... O, właśnie. Tepnąć, ale mogę zrobić to w ten sposób. Tamci są tak daleko, że nie powinni mnie znaleźć. Dobra, jeszcze raz skok. No, trochę Batman tutaj zaszalał, no ale to nic. Mam pełne życie, także bezproblemowo. O, no i poddałeś się, bardzo mi miło. Przesłuchaj go. Then I promise you a good night's sleep. Yep. Czyli tak, jedną bombę musimy rozbroić w tej lokacji. Four bombs on the bridge, with the largest bombs at each end. On each. Czyli to jest bomba, jak mniemam. Osłona zdjęta, no i let's hacking begin. Czyli zero, pyk, zhakujemy to. Ciekawe, jaki skomplikowany będzie kod. A tu mam czas na to, o fuck. Kręć kółeczkiem, Batmanie! Pyroman? Piroman, dobra.
Udało się. Wyrobiłem się. Kolejne. No to ciekawe, jak ja nie potrafię hakować. O, było, 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 było. Jeszcze raz. Wybuchowe, tak? No to kwas jak cholera. O, było, było, było. O, wow. To się nazywa dobry timing chyba, tak? Nie. Jeszcze raz. Uzupełnić trzy kody przed upływem czasu, aby rozbroić bombę. No to... No to w takim razie tutaj chyba kończę moją przygodę z Batmanem. Nie, na pewno się uda, tylko kurde, potrzeba na to sporo czasu. Jeszcze raz. I jedziemy z tym koksem. Dobra. Jest, pierwsze udało się. Teraz wybuchowe trzeba ułożyć, takie jest hasło. Było, 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 prawie. Jest. Dobra. I następne. No okej, okay. Nie widzę nic. O, jest. No, szybciej. No i dupa. Łatwopalne pewnie, ale no i co z tego, że ja to wiem, skoro nie da się tego wykonać tak szybko. Oh my god. Nie, no cztery takie hakowania pod rząd, no to jest nie do zniesienia. Ciekawe, ile ludzi będzie miało z tym problem. Jeszcze raz. Jeżeli teraz dam sobie szansę jeszcze, kolejny też i w końcu jak mi się to nie uda za trzecim czy tam za czwartym razem, to wtedy zrobię cięcie, zakończę ten odcinek teraz i będę kontynuował po tym hakowaniu, bo coś tak czuję, że mi to pół godziny zajmie. No, 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 kręć, kręć. O, dobra, piroman, jest. Następne. Wybuchowe, jest. Dobra, to było ok. I następne, to trzecie hasło. Łatwopalne, jest. Yupikajej. Czyli tak, tendencja była prosta. Trzymałem w lewo i trzymałem lewy przycisk myszy na pierwszym haśle. Drugie było prawy... prawo, to znaczy D i prawy przycisk myszy i trzeci był odwrotnie, czyli lewy znowu po raz wtóry. Także tak to rozbroiłem, ale ja nie potrafię wam powiedzieć, jak działa ten system cały. Niby mam ten kierunek trzymać, niby mam kręcić odpowiednią stronę, lewy, prawy przycisk myszy, ale to po prostu wychodzi albo nie. Okej. Pierwsza bomba rozbrojona. W tym miejscu na wyższym piętrze jest kolejna, tylko którędy mogę się tam dostać? Tu są jakieś schody i tutaj ta gra jakby mnie zapraszała dosłownie, żeby tędy przejść. Albo te wejście, więc udajmy się na lewo. Hopla. Proszę otworzyć te drzwi. Te duże, jak to się nazywa, korby czy tam... No, to do kręcenia. To są chyba korby, tak to się nazywa. Albo nie, jeżeli nie, to poprawcie mnie. Były zamknięte, o to mi chodziło. I nie musimy tutaj kręcić jeszcze, nie ma quick time eventa. Ok, jakieś drzwi przeciwpożarowe będą zamknięte. Dworzec, hala serwisowa. No i szukamy kolejnego miejsca z bombą. Tu możecie wspiąć, tak? Tak miałem właśnie nadzieję. Przeciwnicy. Aha, czyli kolejna tutaj sekwencja. Ale teraz możemy chyba ogłuszyć ich dwóch naraz, jeżeli przebijemy się przez to. Taką mam szczerze mówiąc nadzieję. Albo i nie. Hack zadziała? Nie zadziała. Czyli prawdopodobnie jeszcze jest możliwość podpięcia się przy tym urządzeniu Deathstroke'a, tak?
Control, otwórz. Miękkie drewniane panele, słabe panele. Tak, dokładnie. Czyli tak, Deathstroke, pomóż mi swoim narzędziem. Też nie, a gdzieś mi mignęło. No trudno, to po prostu... zniszmy to, aby chyba ta winda podjedzie, tak? Tak. Więc teraz mogę spróbować jakoś się tam przebić. Aha, no to spróbowałem, okej. Muszę unikać tych ataków ogłuszających. Znaczy nie ogłuszających, tylko tych pałek ogłuszających. Tego dobijemy. Włączmy rękawice, a nie mam jeszcze takiej możliwości. Więc po prostu użyję tego. Tak, tak, tak. Aha, włączyłem je. Fuck, przerwałem przez to combo. Wiecie, mignęła mi to podpowiedź na ekranie, a włączyły się przed tym już. Tak jakby same, albo kliknąłem te dwa przyciski naraz. No nie wiem, nieważne. Ale i tak było całkiem sympatycznie, tak myślę. Zobaczymy, jak gra to podliczy. Zagrożenie duże, bla bla, 75%. Wow! Teraz wiecie, puściłem myszkę, nie? A koleś chciał mnie znokautować, to było ciekawe. I tak, sobie stuningujemy to coś. Czyli technika defensywna wykorzystująca możliwość rękawic elektrycznych, która pozwala na kontrowanie ataków pałką ogłuszającą. No to miłe, bo ci goście już zaczęli posiadać takie narzędzie. I... hak, otwieramy to. Ale to mi tak naprawdę nic nie dało, nie? No nic. Może w późniejszym etapie. Jakieś tutaj powstrzymaliśmy wycieki gazu, pary. I szukamy bomby, to jest nasze zadanie. Idziemy tędy. I znowu ta korytarzówka się zaczęła, nie? O! Firefly's locked his hostages in a train car with explosives. Ciekawe, czy mogę znokautować dwóch naraz. Podwójne przewrócenie, no i spoko. Oni tutaj powinni przybiec, przynajmniej... O! Tylko czy przejdą górą, czy też dołem? Nie, będą na dole. Muszę być cicho, żeby nie zdetonowali. Oczywiste. I tak, jak się tutaj do nich dobrać? Bo została tylko ta dwójka, tak? Cały teren jest zabezpieczony. On chciał tak, o, spać na niego, ale to nie przejdzie. Tego, o, hakiem. Ogłuszmy tego. On znowu jest przy ścianie, my god. Jeszcze raz hak na tamtego. Ja miałem być cicho, nie? Ale to jakoś nie skwasi mi rozgrywki, tak myślę. Dobra, tam. O, minąłeś to, dziadu. A batarangu też taki cwaniak jesteś? No, batarangiem już nie. No i ogłuszmy go. Jeszcze mogę rzucić kulkę. Dostałem doświadczenie, ale nie wiem czy... Co to za krzyki? Nie, oni żyją, jest spoko. Jakaś ciężarówka tylko wybuchła na dachu. Znaczy na moście. Nie mogę im pomóc. Na to wygląda, tak? Drzwi są zamknięte i koniec. Bomba. To jest najważniejsze. Jest tutaj. Batman jakoś tak niespecjalnie chce tam na wyższe piętro sobie wspiąć się. Więc może zacznijmy od niższego piętra. Przeszukiwanie. Nie, tutaj nic nie da. Które z ty... A, tu leci ta wiącha kablów, gigantyczna kabli, znaczy. Te drzwi możemy otworzyć. I one idą sobie jeszcze niżej chyba, tak? A co zyskamy idąc tędy? Jest jakiś wyłącznik, spoko. Uruchomimy go. Chyba mogę przeskoczyć przez to, o właśnie, albo przebić się pięścią. I co teraz?
dostaliśmy się do bomby. Czyli wiecie, wiecie co teraz będzie mnie czekać, szybkie trzy hakowania, zobaczymy co z tego wyjdzie. Hopla, otwórz proszę to. I jedziemy. Czyli kolejny fail się zapowiada. Szczerze mówiąc, to tak jasno świeci, że ja nie widzę, czy coś tam się zgadza, nie? Jakieś takie ujęcie światła jest. No i lipa, nie? Bum, kabum, no i wszyscy są martwi. Jeszcze raz. Nie wiem, spróbuję podejść do tego szyfrowania pod innym kątem, bo naprawdę nic nie widziałem. I jeszcze raz. No to dalej, spoko stoper. Już widzę frustrację na oczach ludzi, w oczach ludzi, którzy grają i są jakoś tam, nie wiem, w fabule już przeszli to dawno, to będą to wspominać, ale negatywnie na pewno. Chyba, że ja po prostu lamię. To też jest opcja. Jak oglądacie sobie ten odcinek i ten, i powiecie mi może, co robię źle z tym hakowaniem, bo to jest to wielce prawdopodobne, że coś robię nie tak. No przeskocz, przecież przebiłeś się ostatnio. A jakoś teraz tak ta ściana się zbliżyła do mnie śmiesznie, nie? Muszę zasuwać naokoło, no okej. Chcesz masz, chociaż... Nie, musi to się dać. Przecież udało się poprzednio. The fuck. A jakbym batarangiem jebnął? Nie, nie zadziała, no to lecimy. Tam się coś ten, tak? Nie, myślałem, że ktoś tam przyszedł. Takie dziwnie to wyglądało. No i jeszcze raz, powtórka. Momencik, bo to światło, mogę to zniszczyć. Nie chcę tyle światła tutaj. Przez to nie widzę nic, co jest na ekranie. Spróbujmy pod tym kątem. O, takie rzuca cień sam Batman. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. A, no to się rozłożyłeś. Teraz będziesz nasłuchiwał, baranie. Tutaj masz urządzenie, hakuj mi to. Dalej jasno jak nie wiem co. Dobra, no to spróbujemy coś. O, było. Udało się. Następne. Udało się. Następne. Udało się. What the? Spoko. Teraz zmieniłem taktykę tego hakowania. Trzymam lewy przycisk, dopóki coś nie pingnie, a później tylko prawym i lewym dostrajam, tak jakby. Chyba o to chodzi. Nie wiem. Albo miałem po prostu farta. A, widzę tutaj dwa samce alfa się spotkały, to tak bywa. Ja zrobię to lepiej, nie, ja zrobię to lepiej. Ja mam 1000 gliniarzy. Ja mam sprzęt, jestem miliarderem, który nauczył się walczyć wręcz i pokonam całe zło. Ale ty nie masz broni palnej, jesteś ciotą. Nie, nie potrzeba mi broni palna, mam batarangi i tak dalej, i tak dalej. Cel zrealizowany i jeszcze musimy rozbroić, tak, bombę na dworcu kolejowym? A przypadkiem one nie były na początku i na końcu mostu? Tak to nie wyglądało? Dobra, no to lecimy. Chyba, że ten dworzec kolejowy jest częścią mostu. To brzmi logicznie. Tu w prawo. Okej. Okay. Kontrospacja, mogę tam zejść sobie niżej, ale nie chcę tego. I robimy przeciążenie. Hopla, 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 drzwiczki się otworzyły, musiał zatańczyć Batman przy nich. Tu się prześliźni. A tu robimy kabum, bo chyba pięść nie wystarczy, no niestety nie. Gdzie jest ten detonator? Tutaj. Cyk. I wiecie co, w tym... O, coś tu się dzieje złego. To nie będzie łatwe.
Dobrze, to w tym momencie zakończę ten odcinek i już przechodzę do nagrywania kolejnego. Trzymajcie się i pa, pa.